Na program zaprasza Gumi Express. Z Gumi Express zajedziesz daleko i bezpiecznie. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, jak zadbać o auto po zimie, czyli myliśmy, odkurzaliśmy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rzeczy, która uprzyjemnia nam podróż. To jest, jak zadbać o klimatyzację w samochodzie. Zapraszam. Szanowni Państwo, zatem, aby dobrze sprawdzić klimatyzację, szczególnie w taki, gdy zapowiada się ładne lato, niezbędna jest wizyta w warsztacie. Dlaczego? No prosta rzecz. No, klimatyzacja nie jest prostym układem. Nie zrobimy tego w domu, pod blokiem. Potrzebne będą po prostu specjalistyczne urządzenia. Jedno z takich urządzeń stoi tutaj za mną właśnie. Za pomocą tego urządzenia w serwisie w pierwszej kolejności zostanie wymieniony czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji. Urządzenie, które tu stoi, ono w pierwszej kolejności wyssa z układu stary czynnik chłodzący. Następnie obliczy ile tego czynnika było. Oczywiście jeszcze zapomniałem dodać, że przed uruchomieniem należy wprowadzić pewne informacje do tego urządzenia, czyli ile w danym pojeździe wagowo tego czynnika powinno być. Także po wyssaniu tego czynnika urządzenie obliczy, ile powinno być, i uzupełni o ten brak. W międzyczasie urządzenie również wytworzy próżnię. Ona jest potrzebna, aby stwierdzić, czy układ jest szczelny. Po prostu taki test szczelności przeprowadza to urządzenie. Tylko w tym momencie, kiedy urządzenie stwierdzi, że układ jest szczelny, dopiero zacznie wpompowywać po prostu nowy czynnik chłodzący. Taką czynność wystarczy rzetelnie wykonać właśnie przed sezonem raz w roku. Następną rzeczą, którą w warsztacie na pewno wykonają, jest to wymiana filtra kabinowego, filtra powietrza, które dostaje się do kabiny. Przykład tutaj pokażę Państwu filterek wyjęty brudny. To jest po okresie około 3-4 miesięcy w lato przykład, także tu mogę wysypywać. I dla przykładu pokażę Państwu czysty filtr. To jest akurat, może wzrokowo wyglądać bardzo identycznie, podobnie, ale jest to troszeczkę innego typu filtr, bo jest to filtr kabinowy. Trochę większą skuteczność ma niż filtr papierowy, który przed chwileczką Państwo widzieli. Tak wygląda właśnie czyściutki filtr. I taki filterek możemy, jeżeli ktoś sprawny manualnie i wie, gdzie jest u niego w samochodzie, możemy naprawdę wykonać tą czynność akurat sami. Ja sam prywatnie zaglądam do tego filterka i w miarę, jeżeli mi się nie podoba, po prostu go wymieniam sam, bo to nie jest nic trudnego. Oczywiście zależy też od modelu pojazdu. Zauważyli Państwo zapewne, gdy nie używamy dłuższy czas klimatyzacji, po włączeniu wydobywa się przez pewien okres taki nieprzyjemny zapaszek z kanałów wentylacyjnych. Aby się tego pozbyć, mechanicy przy serwisie klimatyzacji używają specjalnych preparatów chemicznych, dostępnych oczywiście również i w sklepach dla każdego. Te preparaty w zestawie zazwyczaj mają takie długie rureczki. One służą do tego, aby ten preparat zaaplikować do kanałów wentylacyjnych w samochodzie. Także wtryskujemy pewną ilość takiego środka do każdego z kanałów. Uruchamiamy nawiew powietrza. Oczywiście te czynności, jeżeli przeczytamy oczywiście przed użyciem instrukcję użytkowania takiego preparatu, należy wykonywać przy zamkniętym obiegu powietrza i przy zamkniętym oczywiście samochodzie. To nam właśnie dezynfekuje wszystkie te kanały i w prosty, miły sposób pozbędziemy się tego zapachu
Następną czynnością, szanowni państwo, również musimy skorzystać z pomocy warsztatów. Jest to ozonowanie, ozonowanie wnętrza pojazdu. Na czym to polega? Już tłumaczę. Otóż ozon zabija wszelkie bakterie, wszelkie grzyby, które również są w tapicerce, w podsuficce. To nam odświeża po prostu całe wnętrze pojazdu i przez dłuższy czas mamy naprawdę przyjemną atmosferę po prostu w środku. Dodatkowo możemy raz na jakiś czas sami sobie zaaplikować taką specjalną puszeczkę możemy sobie uruchomić. Ona służy po prostu do odświeżenia na dłuższy czas wnętrza pojazdu. Jest to po prostu taki spray perfumowany, który po uruchomieniu przy zamkniętym samochodzie przez 10-15 minut uwalnia dawkę zapachową, która przez dłuższy czas naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie wnętrze auta wtedy pachnie. Po wszystkich tych czynnościach mechanik na pewno na samym końcu założy już czysty filtr kabinowy, abyśmy mogli cieszyć się klimatyzacją w gorące dni. Szanowni państwo, widzieli państwo, że te wszystkie czynności wymagają naszej wizyty i poświęcenia trochę czasu, żeby właściwie zrobić serwis tej klimatyzacji. To odwdzięczy nam się oczywiście przyjemną podróżą w tak upalne dni jak dzisiaj. A gdy nie mamy klimatyzacji, jak sobie z tym poradzić? O tym opowie nam filmik. Proszę tego nie powtarzać. Dobra, nalewamy, teraz będziemy nalewać płyn do klimatyzacji. Lej. Proszę bardzo, płyn. Wow! Patrzcie, będziemy jechać. Próbuję bieg bić. Nie mogę tej biegu znaleźć. Nie może biegu znaleźć. Czekaj. Niestety przedziurawiła się folia, takie ślady. Patrz, odsuń się. No widzę, jak przesunąć fotel, to się przedziurawiła. Dziękuję państwu za uwagę. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Do zobaczenia już za tydzień.